Dzisiaj chciałem wam pokazać takiego malutkiego grzybka, który się nazywa wełniczka. Żeby to pokazać, to naprawdę mi jest trudno, bo mam dołożony taki obiektyw, który mi robi makro do telefonu i jak go ściągnę, to potem wam pokażę, jakie to są malutkie. Jak widzicie, to są takie miseczki z takim włochatym zewnętrzną, z takimi włochatymi krawędziami. Te miseczki posiadają trzon, ale to nie wiem, czy się uda pokazać. No ciężko teraz, nie chcę za bardzo ruszać tym aparatem, żeby wam pokazać ostrość, bo to jest bardzo wybiórcza ostrość, dosyć punktowa, ale jak widzicie, tak one wyglądają. Te wełniczki są bardziej żółte, są też fioletowe, znaczy w takiej barwie, takiej ciemnej. Dokładne kolory nie podam, z tego co zdążyłem tam poczytać. Akurat u mnie jest taka dosyć jasna, powiedział kremowa, ale jeszcze pokażę wam takie na modrzewiach, jak spotkałem. Bardzo żółte, bardzo ładny kolor. Te są takie malutkie. Dobra, teraz zapauzuję i pokażę wam, jakie one są naprawdę małe. To jest na dosyć mocnym zbliżeniu, więc tak możecie zobaczyć. Teraz zobaczcie na takim normalnym zbliżeniu bez obiektywu. To już nie da się tego pokazać, jak widzicie, na całkowitym zbliżeniu. A tak to wygląda mniej więcej. O, zobaczcie, na takim patyczku takie mikruski. Ciężko wypatrzeć, ale ciężko też pokazać na te włoski, więc postarałem się wam to jakoś tak w miarę pokazać. Jak widzicie, bardzo małe. Bez obiektywu bym nie był w stanie tego zrobić zdjęcia. Pozdrawiam.